Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Liczymy straty. Nazwiska blisko 5 milionów osób poległych lub represjonowanych podczas II wojny światowej zawiera baza danych straty.pl. Wymaga ona jeszcze dużego uzupełnienia. Szczegóły w naszym dzienniku. Śledczy w warszawskim ratuszu. Stołeczni radni debatowali o aferze reprywatyzacyjnej w Warszawie. Mimo coraz ostrzejszej krytyki, jaka spadła na prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz nie ma zamiaru podawać się do dymisji. Orędzie Anioła Stróża Polski. Bądźcie posłuszni prawu Bożemu. Maryja odniesie kolejne zwycięstwo w Polsce, jeśli wytrwamy przy krzyżu. W ogrodzie Maryi dla dzieci, a w nim o życiu matki Teresy z Kalkuty i pomysł na plecionkę z papieru. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Drodzy widzowie telewizji Trwam, słuchacze Radia Maryja, kochana rodzino Radia Maryja. Serdecznie zapraszamy wszystkich na nasze doroczne dziękczynienie w rodzinie. Już 3 września w sobotę koniecznie spotkajmy się w Toruniu, w dawnym porcie drzewnym przy ulicy Droga Starotoruńska 3, gdzie mieści się sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Od godziny 12 na scenie nad wodą wystąpią zespoły folklorystyczne, m.in. Abrakadabra z Mielca, Małe Rożnowioki z Rożnowa, Ziemia Beskidzka, a także Jan Wojdak i zespół Wawele oraz Arisa Vinci. Naszemu spotkaniu towarzyszyć będzie także modlitwa Anioł Pański, koronka ku czci Bożego Miłosierdzia oraz apel jasnogórski. O godzinie 15.30 w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia, metropolity gdańskiego, sprawowana będzie uroczysta Eucharystia. Po mszy świętej w sanktuarium odbędzie się koncert w wykonaniu orkiestry koncertowej Wiktoria oraz modlitwa różańcowa. Natomiast o godzinie 19 w amfiteatrze nad wodą odbędzie się koncert galowy w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego Ortus Polonie, widowisko historyczne z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Może upijamy jeszcze raz. Dziękczynienie w rodzinie odbywa się pod patronatem prezydenta miasta Torunia, pana Michała Zaleskiego, księdza biskupa Andrzeja Suskiego, ordynariusza diecezji toruńskiej oraz współfinansowane jest ze środków Fundacji PZU. Wszyscy uczestnicy naszego dziękczynienia w rodzinie, od najmłodszych do najstarszych, znajdą coś dla siebie. Przygotowaliśmy bogatą i zdrową... Radio Koncita, proszę Państwa. Uczmy się tolerancji, uczmy się miłości, żebyśmy nie robili afer. Każdy człowiek przed Panem Bogiem będzie rozliczał się sam. Syn nie poniesie niesprawiedliwości ojcowskiej, ani ojciec synowskiej. Księga Ezechiela i cała Biblia swojej mądrości pokazuje, żeby człowiek się ocknął, żeby człowiek wiedział, że nie ma co w paradę wchodzić. Nawet z Biblią, proszę Państwa, bo Biblię tu w Warszawie wyrzucają do śmietnika. Mamy bardzo dużo takich egzemplarzy, proszę Państwa, które były ocalone. No, na bruku, na trawie, na krzaku, na drzewie. Leżało to wszędzie, proszę Państwa. A przecież to jest, są 27 ksiąg jest chrześcijańskich pism greckich. Nie wolno lekceważyć. Nie wolno lekceważyć. No tu Europa, żeby się jeszcze raz Jezus pojawił, to by też go zabili. Pisarz powiedział, napisał, wyraził się jeszcze w XX wieku. Teraz, proszę Państwa, jakiekolwiek by to wiadomości do nas nie docierały, bądźmy czujni, niewinni, jak gołębice, mamy być niewinni, jak gołębice, a przebiegli, prawda, jak lisy. No, także proszę Państwa, modły, w kółko powtarzające się, nie mają serca, modlimy się nie z pamięci, te słowa, żeby były wypowiadane, tylko
To znaczy z pamięci tych modlitw, z kartek, z brewiarzy, z książeczek do nabożeństwa, ale od siebie, z serca swojego, z serca. To ma być rozmowa, rozmowa z Bogiem bezpośrednia. Także obudź się, Polsko, ma, proszę Państwa.